Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was dwóch gości, którzy chcą sprzedać waszej ekipie szkolenia ze sprzedaży i z negocjacji. I co robicie wtedy? Przeglądacie ofertę, analizujecie profil trenera, analizujecie program i dochodzicie do momentu, w którym widzicie cenę i pytacie tych dwóch gości, którzy siedzą przed wami, czy cena podana w ofercie jest ceną netto czy brutto. I to, co się dzieje następnie, to widzicie dwa błędne spojrzenia, które gdzieś fruwają po pomieszczeniu, patrzą się na siebie, patrzą na was i mówią cichym głosem, chyba netto. Więc to, co robicie w następstwie tej sytuacji, to kończycie kurtuazyjnie spotkanie i nigdy więcej się nie odzywacie. I to było nasze pierwsze spotkanie handlowe, na które trafiliśmy z moim ówczesnym wspólnikiem, u jednego z lubelskich deweloperów. Byliśmy wtedy rekinkami biznesu w inkubatorze przedsiębiorczości akademickim i byliśmy ogromnie w ogóle zafascynowani tym, że ktoś nas na jakieś spotkanie zaprosił. Od tego zaczęliśmy swoją przygodę w ogóle z biznesem i przedsiębiorczością. Później trochę zmądrzeliśmy, jak się okazało, tylko nam się wydawało, że zmądrzeliśmy i wyszliśmy z inkubatora zakładając spółkę jawną i zakochaliśmy się w idei, na którą trafiliśmy w internecie, a ideą tą był rozwój naszego konceptu na firmę szkoleniową w skali globalnej poprzez system franczyzowy jednej z polskich firm szkoleniowych. Uzbieraliśmy 50 tysięcy monet na to, aby zapłacić za licencję. Oczywiście to były pieniądze, których nie mieliśmy wtedy, głównie pożyczyliśmy je od naszych rodziców. Dzisiaj nazwalibyśmy ich inwestorami w kontekście startupowym, więc rodzice zainwestowali w biznes mój i Marka te 50 tysięcy. Jak już zapłaciliśmy tę licencję, to kolejnym krokiem, który wydawał nam się kompletnie naturalny, było wynajęcie 80 metrów kwadratowych biura z pięknym widokiem na Lublin, bo to był element, który był oczywisty. Wyprodukowaliśmy wizytówki, na których ja byłem dyrektorem do spraw rozwoju, a mój wspólnik dyrektorem sprzedaży. Wszystko było wspaniale. Za kolejne 5 dych kupiliśmy 2 samochody, więc puściliśmy stówkę, której nie mieliśmy. I na dzień dobry, jak sobie policzyliśmy, to mieliśmy tak 6,5-7 tysięcy kosztów miesięcznie. I w sumie nie byłoby w tym nic strasznego, bo to nie są jakieś abstrakcyjne liczby, to nie są jakieś kwoty wzięte z kosmosu. Jedyny kłopot polegał na tym, że mieliśmy 0 zł przychodu przez pierwszych 5 do 6 miesięcy. Co dla mnie osobiście było ogromnym zaskoczeniem, bo ja byłem święcie przekonany, że jak założymy firmę, wywiesimy szyld i wyślemy oferty, to generalnie wszyscy będą to chcieli. Więc byłem naprawdę mocno zadziwiony faktem tego, że nie mamy żadnego przychodu i zrozumiałem coś, o czym pamiętam do dzisiaj, że między rozpoczęciem twojego działania, uzyskaniem z niego przychodu, już o zysku nie wspominając, jest naprawdę bardzo duża przepaść. Więc sytuacja wyglądała tak, że to, co nam pozostawało, to myślenie pozytywne, więc myśleliśmy pozytywnie i tak nam wszyscy dookoła mówili, zwłaszcza nasi inwestorzy, którzy bardzo wierzyli w to przedsięwzięcie, w sumie ich rozumiem z jakiegoś powodu dzisiaj. Natomiast jak dzisiaj na to patrzę już z perspektywy czasu, to jak sobie przemnożymy nawet dużą ilość myślenia pozytywnego przez zero, to wciąż mamy zero. A jak wiecie, Urząd Skarbowy i ZUS nie uznają takiej waluty jak myślenie pozytywne i dobre chęci i wiara w sukces, tylko uznają twardą gotówkę. No więc pożyczaliśmy. Pożyczaliśmy dalej od naszych inwestorów, pożyczaliśmy z banku, pożyczaliśmy skąd się dało, po to, żeby pokrywać co miesiąc te koszty, no bo pieniądze, które mieliśmy odłożone na biznes, poszły w pierwszy miesiąc. No i nie było skąd to, bo rzuciliśmy pracę wtedy etatowe i poświęciliśmy się tylko naszemu wielkiemu pomysłowi. No natomiast to myślenie pozytywne skutkowało tylko tym, że właściwie nic innego nie robiliśmy, tylko myśleliśmy pozytywnie. I dzisiaj też to widzę, bo wtedy tego zupełnie nie dostrzegałem. Dzisiaj patrząc na to jako na całość tego doświadczenia, to nie było lepiej. Z każdym miesiącem było coraz gorzej, dlatego że oczywiście przyszedł moment, w którym zaczęliśmy zarabiać pieniądze i mieć przychody. Natomiast mieliśmy już tak duże długi, że wszystkie pieniądze, które wpływały, wypływały w tempie ekspresowym, bo musieliśmy płacić zobowiązania, które sobie zrobiliśmy z górką. Ale wciąż byłem dyrektorem do spraw rozwoju, wciąż mój wspólnik był dyrektorem do spraw sprzedaży, wciąż mieliśmy biuro i 2 samochody. Wprawdzie potem poszliśmy po rozum do głowy i biuro zmniejszyliśmy do 30 metrów, ale za to na deptaku. Bo przecież jak oszczędzać, to oszczędzać, więc trochę oszczędziliśmy. I przyszedł moment, w którym musieliśmy się przyznać sami przed sobą do tego, że to się nie uda i to też znowu, jak dzisiaj na to patrzę, to myślę, że to był najtrudniejszy moment w tym całym przedsięwzięciu, czyli powiedzieć samemu sobie, że twój genialny pomysł i twoja genialna wizja nie zadziałała i tak naprawdę to się po prostu nie uda.
Więc w pierwszej kolejności musieliśmy się przyznać do tego sami przed sobą i to bynajmniej nie był początek niczego nowego. Natomiast drugim trudnym momentem było przyznanie się do tego naszym inwestorom i wszystkim osobom, które były wokół nas, żeby powiedzieć im, że wiecie, jest taka sprawa, że prawdopodobnie już nigdy więcej nie zobaczycie tych pieniędzy, ale było fajnie, jakby czegoś się nauczyliśmy, jeżeli to was jakkolwiek satysfakcjonuje. To, czego ja się jeszcze nauczyłem w efekcie tego doświadczenia, to, że powinniśmy słuchać osób, które mają więcej doświadczenia i naprawdę mieć dużo pokory, której my nie mieliśmy kompletnie. Byliśmy kompletnie zadufani w sobie i mieliśmy pełne przekonanie o tym, że wiemy wszystko. I słuchaliśmy oczywiście na przykład mojego ojca, który od wielu lat jest przedsiębiorcą i on mówił jakieś takie rzeczy o minimalizowaniu kosztów na początku, że po co nam to biuro, że może klientów byśmy najpierw zdobyli, no ale my oczywiście wiedzieliśmy to lepiej, więc działaliśmy dzielnie po swojemu. Dlatego refleksja z tego jest taka, że nie tylko słuchajmy tych osób, ale słyszmy, co do nas mówią, bo one naprawdę mają rację. Kolejna rzecz, która z tego wynika, to, że jeżeli masz produkt, usługę, którą oferujesz rynkowi i rynek tego nie kupuje, to dzisiaj jak na to patrzę, to w mojej ocenie jest to tylko i wyłącznie twoja wina, a nie rynku. W sensie nie ma czegoś takiego jak głupi klienci. Są głupie produkty i głupie usługi. My byliśmy święcie przekonani, że mamy genialne rozwiązanie, chociaż sprzedawaliśmy najbardziej standardowe szkolenia na świecie i robiliśmy to dokładnie tak samo jak wszyscy, ale wierzyliśmy, że one są najlepsze. I to się okazało zbyt mało i tak naprawdę patrząc na to znowu dzisiaj, widzę, że my po prostu nie mieliśmy wtedy pomysłu na to, jak to sprzedać i co z tym zrobić. Natomiast to była tylko i wyłącznie nasza wina. I coś, co mnie bardzo zaskoczyło, to, że świat w ogóle na nas nie czekał. Bo ja byłem święcie przekonany, że kiedy wywiesimy te szyldy i podjedziemy tymi naszymi kupionymi samochodami za pieniądze, których nie mieliśmy, pod budynki firm, to ci właściciele wyjdą i powiedzą: hej Piotrek, tu jest kasa, tu są ludzie, szkolcie ich, po prostu róbcie z nami cuda, fajnie, że jesteście. Okazało się, że kompletnie tak nie jest. Co lepsze, okazało się, że w ogóle jest jakaś konkurencja na rynku, bo kiedy wykładaliśmy pieniądze na system franczyzowy, to kompletnie o tym nie myśleliśmy. W sensie jakaś analiza rynku w ogóle, czy ktoś na nim działa. Nie było czegoś takiego. Ja sobie uświadomiłem, że świat na nas nie czeka i naprawdę ogromnie dużo wysiłku trzeba włożyć w to, żeby ten świat przekonać do tego, co mamy do zaoferowania. I to się sprawdza zdecydowanie do dzisiaj we wszystkich działaniach, które ja dzisiaj prowadzę. No i coś, co zbiera to wszystko, to, że wiara to nie wszystko. Ona jest oczywiście bardzo ważna i dalej stoję na stanowisku, że ciężko jest odnieść sukces, jeśli się nie wierzy w swoje przedsięwzięcie. Natomiast jest to tylko jeden z jego elementów. Gdybym miał ja podać się w oparciu o to doświadczenie pozostałe, to byłyby jeszcze dwa. To byłoby doświadczenie i umiejętność wyciągania wniosków z tego, co robisz, bo my kompletnie tych wniosków nie wyciągaliśmy. Popełnialiśmy notorycznie te same błędy i kompletnie tego nie analizowaliśmy, a to tylko dlatego, że uważaliśmy, że jesteśmy najlepsi w tym, co robimy. A rzecz trzecia, która z tego wynika, to jest wiedza teoretyczna i w ogóle wiedza, której wtedy nie mieliśmy kompletnie. I myślę sobie, że to są jakieś determinanty sukcesu, czyli wiara w połączeniu z tą umiejętnością wyciągania wniosków i wiedzą na temat pewnych modeli działania, w ogóle na temat biznesu, na temat rynku, bo to w efekcie ma szansę przynieść oczekiwane efekty, choć oczywiście tego nie gwarantuje. Także wiara jest potrzebna, ale wiara to nie wszystko. Dziękuję bardzo.